Druga w nocy, według nawigacji udało nam się znaleźć nasz domek, tylko jeszcze go nie widzimy. Mamy do niego jakieś 120 metrów przez las, więc ahoj niedźwiedzie i idziemy. Jakby ktoś głośno beknął. Albo ryknął. Musimy być głośno. Ludzie się zgubili. Jak chcecie, ja mogę zostać w aucie. Jak chcecie, to ty nas tu przywiozłeś, więc prywasz. Idziemy. Jest ta. Bo ma te. Na klucz jest. Klucz jest tutaj. Master lock. Okazało się, że domek trzeba rezerwować. W środku jest naprawdę super. Cztery łóżka piętrowe, kuchenka. Kurde, jak w domu. No ale nie zarezerwowaliśmy go, więc nie znamy kodu, żeby... Nie znamy kodu, żeby otworzyć drzwi i zabrać klucz. Także chwilowo utknęliśmy w lesie. Nie do końca wiemy, gdzie zostawiliśmy korsę, ale wydaje nam się, że wiemy. Jest tu ładnie przy jeziorze, ale no niestety nie możemy wejść, więc trochę lipa. Niestety po godzinie walki domek nas pokonał, nikt nie odbiera telefonów. W sumie jest trzecia w nocy, więc trochę się nie dziwimy. I jedziemy szukać dalej. Teraz tylko powrót lasem. Poranek w Finlandii, gdzieś w lesie. Tutaj nasza chatka, w której mieszkamy. Tu pan Maciej. Nie mieszkamy w tej chatce, stolicy w Korku. Znaczy, tak. Przepraszam. Tutaj chatka, w której mieszkamy. A tutaj chatka, w której możemy sobie przebywać. Albo ksiądz chatki. Drewno. Drewno. Tutaj otwieramy. W środku sikierka. Miejsce na ognicho. Bardzo przyjemnie. Jak to w Norwegii. Tu można sobie nabić kiełbaskę. I tak się żyje. Spędzimy sobie tutaj jeszcze chwilę, a później udajemy się do Lahti zwiedzić skocznię narciarską. A prosto ze skoczni już do Helsinek, gdzie wieczorem mamy prom do Estonii. Niestety nie spotkaliśmy niedźwiedzia, ale okazało się, że niedźwiedzie śpią zimą. Tam zmęczony Radziu. Korsa trochę się zakopała, ale już wyjechaliśmy. Maciej idzie do salonu. I tak się żyje w tej, nie Skandynawii. Kiepa jest. Wow, podgrzała się na podszybiu? Mhm. Wow. Może każdy swoją, skoro to zupa. No są różne. Radziu i tak zjadł całą. Radziu zjadł najbardziej sztosową zupę ze wszystkich. Nie dziwi mnie to, że wybrał akurat tą zupę. Ale dasz mi tu sobie tej pomidorowej spróbować? Tak. Ziemniaczane. Nawet ciekawa. Żeby nie powiedzieć niedobra. A tutaj mamy prawdopodobnie pomidorówkę. Raczej na pewno. Czyli w planie skocznia w Lahti, a pierwsze co? Obiadek w takim miejscu. Nie mamy byle? 10. I stacja paliw. Ze skoczni w Lahti, korsarze. Jesteśmy ciągle w Finlandii, blisko Helsinek. Jedziemy sobie sprawdzić skocznię. Jest cieplutko, chyba z 17 stopni na plusie, bo nie ma wiatru, prawda? Nie ma wiatru, czyli jak jest ciepło i nie ma wiatru, to jest jeszcze cieplej. Mamy tutaj finlandzką odmianę Nordic Walking. O dziwo, kumacie, że oni do tych kijków używają nart? Nie wiadomo po co, ale robią to.
Trochę nas to dziwi, że wymyślona w Polsce dyscyplina tak mocno się rozwinęła, ale wydają się szczęśliwi. Tutaj skocznia. Jedziemy zobaczyć, co. Idziemy zobaczyć, co w trawie piszczy. Mówić ludziom, że potrzebują kijki, żeby pójść na spacer. Był geniuszem. No geniusz. Idź na spacer. Nie. Otóż nie możesz iść na spacer. Musisz wziąć ze sobą kijki. Myślę, że gdyby poszedł z tym do Dragon's Den, jak zostać milionerem, to zostałby tak samo wyśmiany jak podpierak. Tak. A powiem wam, że przydałby mi się podpierak czasem. No. Można go przymocować na przystawki do ściany. Nawet do chrupowatej powierzchni. Waży jak najmniej. Przypomnieli mi się teraz ci ludzie w podpieraku. Podpierak jest super. Sprawdźmy, jak przygotowanie skoczni do zawodów. Ta skocznia nie ma windy, więc trzeba szorować z buta. Pewnie nie jest to najprzyjemniejsze. Ale jak się dwa razy dobrze skoczy, to można od razu przejść na to, a ta już ma windę, więc wystarczy po prostu szybko progresować. Jednak trzeba było iść tam w lewo. Wspominałem już, że nie jestem wielką fanem skoków narciarskich. Zbyt wiele razy. Ciekawią mnie te drzwi. No nie wiem. Jak wchodzi jakiś pijany kibic i mówi, że zaskoczyć, to mówią, wskaż. I otocza. Jak już spadnie, to wychyla się gościu i mówi, bo wiesz, że skoki narciarskie polegają na spadaniu. A słyszałeś żarcik? Czym się różni gościu, który spadł z drugiego piętra od gościa, który spadł z 15 piętra? Kręgo spódnie, nie wiem. Gościu, który spadł z drugiego piętra, brzmi tak. A gościu, który spadł z 15 piętra, brzmi tak. Tylko dla skoczków. Super. Dzień dobry, jestem. Jesteśmy tu nielegalnie. Twój mega kompleks. Powiedz mi, kto to liczy, nie? Bo jakby na przykład ktoś się przeliczył i on by poleciał za daleko, to wtedy faktycznie zda sobie sprawę, że ten sport polega na spadaniu. O, kilka razy miała miejsce taka sytuacja, że skoczek musiał awaryjnie lądować, bo poleciał za daleko. No ale to wtedy awaryjnie chyba upada, tak? Tak. Bez sensu. Wtedy zazwyczaj panikuje, zaczyna machać łapami, żeby jak najszybciej spaść. No i tyle. Ja chyba jestem smutasem, bo nie widzę sensu w większości tego typu sportów. Widzisz sens w jakimkolwiek sporcie? Oprócz jiu-jitsu? Nie mówię, że widzę sens w jiu-jitsu. Chodziłem tam, żeby nie być gruby. I co? No i nie pykło. Jest jakiś sport, który ma sens twoim zdaniem? Jeszcze raz? No. Na przykład? Wszelakiej maści sporty motorowe. Okej. Okay. Piłka nożna bez sensu, bo 22 typów biega za jedną piłką. Ale... Może nie jest aż tak bez sensu. Są po prostu za bardzo rozbuchane, moim zdaniem. Ale już wyścigi kartingów, okej, bo 22 typów jeździ kartingami w koło stadionu. Nie oglądam wyścigów kartingów. Aha. No, ja nie wiem, jak ktoś może oglądać pod jeden. Także tyle ze skoczni w Lahti. Jedziemy na prom. Macie największy plan skoków. Najlepszą częścią wizyty na tej skoczni jest wyjazd. A mi się podoba. Macie jak emocje po pierwszej w życiu wizycie na skoczni narciarskiej? To nie była moja pierwsza wizyta w życiu na skoczni narciarskiej. Byłeś gdzieś na skoczni narciarskiej? Wielki Krok i gdzieś tam też żyję. W kilku skoczniach byłem w Polsce. Jak ci się podoba? Czy to twoje hobby? Nie, ani trochę. To dlaczego chciałeś tu jechać? Ja nie chciałem tu jechać. To ty. Co? Nie. Przywiozłeś nas tu. Cały czas powiedziałeś, jedziemy jeszcze na skocznię, bo zawsze chciałem zobaczyć skocznię w Lahti, gdzie wielkie triumfy święcił Jan Ahonen. Który jest zaraz moim idolem. Właśnie to ty nas tu przywiozłeś. Tak. Kto kierowcą kurde jest?
Czy jakbyś nie chciał, to byśmy tu nie przyjechali, prawda? Nie zrobiłbyś tego tylko dla nas, zdałby się. No powiedz, że ci się podobało. Ale co najbardziej? Rozbieg, zeskok. Czy te liny z hakami? Trybuny, liny z hakami. Cała infrastruktura, krajobrazy. Wiesz, że to była sieć rybacka na płetwale błękitne? Tak właśnie myślałem. Tak? No. Była, no. Ona jest zastępczo stosowana jako lina do bungee. Jednorazowego bungee. Nie. Skaczasz raz. I ci wtedy buty spadają, a najczęściej skaczesz ze stołka. Spadają. No, tylko to było o tak to naprawdę niskie bungee, bo ile to bungee miało tam? 3 metry w dół? Dużo nie trzeba. Wystarczy 20 centów. To dla nas 3... na bungee jeden raz. Dla nas 3 metry to jest, wiesz, mało, ale dla Karła całkiem dużo. No Maciej, opowiedz coś o tej skoczni. Proszę cię. Nie, nie chcę. To wielki znawca góry i wojen, a skoczni nic? Zdelegalizował. A co ty na to, że fiordy, na których się znasz, właśnie powstają często na takich skoczniach? To się skoczcie na fiordach. No właśnie dlatego bym to zdelegalizował. Bezczeszczą fiordy. Chciałbyś zdelegalizować skoki narciarskie? Tak. Czy jesteś fiordziarzem? Tak. Jeździsz fordem? Fiordem. Czy jesteś narciaro... Mondeo! Fiord Mondeo! Nie każda morda pasuje do fiorda. Fiord gówno mord. Czy jesteś skocznio-rasistą? Tylko białe skocznie dla białych skoczków. Tylko, tak? Jesteś zły, bo ta skocznia nie była biała? A murzyni skaczą? Murzyni? No. Nie, ale kiedyś... Jest czajny skoczek? Stary, nie, ale na olimpiadzie albo na mistrzostwach świata, chyba na olimpiadzie, tak, na olimpiadzie, był czarnoskóry, który nie umiał biegać na nartach i nigdy nie biegł. I stary, taka komedia, że koniec świata, pokażę wam to na YouTubie, jest wow, nie? Jak czyli, dobieg, to wszyscy mu chlaskali. Czyli ten film bobslejarze z Jamajki, na faktach. Coś... To jest na faktach. No wiesz, na faktach, ale... Mogło tak wyglądać wszystko. Był też taki skoczek Eddie Edwards. Jest w ogóle na Netflixie film Skacz jak orzeł, czy Skacz jak Eddie, coś takiego. A dużo skoczy tam jest pokazanych? Gdzie? Na tym filmie? Całkiem dużo. To może coś z Maciejem obejrzymy kiedyś. Ej, ale całkiem tak naprawdę fajny film, bo on nie ma dużo... Nie, on nie ma jakoś nie mega ma dużo wspólnego ze sportem. Ale pokazuje ciekawą historię na faktach o Eddie Edwardsie, przez którego w ogóle wprowadzili kwalifikacje w sportach zimowych. Bo on kompletnie nie umiał skakać na nartach, ale chciał jeździć na nartach. Ale nie zakwalifikował się do kadry, nie chcieli go, więc spytał, czy jest jakaś dyscyplina na olimpiadzie, w której nie mają reprezentantów. A Angole powiedzieli, że skoki narciarskie, więc on się zapisał. I on skakał przez kilka lat, zawsze był ostatni i ogólnie skakał w zwykłych okularach, przez to mówił, tam miał ksywę. I on zarabiał kupę kasy od sponsorów, bo wszyscy go oglądali, mimo że był najgorszy. I przez to wprowadzili kwalifikacje, żeby go wyeliminować z zawodów. Tak niestety było. Zastanawiam się w ogóle... Co się odkręcić, sorry. No to, no i tu były takie plasticzki i kręciłeś i łamałeś plastik. Nie wiem, w jaki sposób. No. To nie, że ja zepsułem, tylko mi to się stało. Co? Nie, ja zepsułem, Maciej. Tylko mi się zepsuło. Bo odkręcałem to normalnie, zgodnie z instrukcją. Nie wiem, czy zgodnie z instrukcją, czy nie, ale popsułeś. Mi się popsuło, nie ja popsułem. Ty nie możesz się tobie popsuć, ty popsułeś. Nie, jak coś chwytam, zgniatam, to psuję świadomie, a jak coś chwytam, używam normalnie i się psuje w moich dłoniach, to mi się popsuło. Jeżeli działało, a ty to robisz, to znaczy, że ty to popsułeś. Nie. W momencie, kiedy coś robisz i się popsuje, no to... Znaczy, jeśli robię coś źle, i to popsuję, to wtedy to popsułem. Jeśli robię coś dobrze, a to się zepsuje, to wtedy mi się to zepsuło. Ale żaden z nas nie może ocenić, czy robiłeś to dobrze. Się robiłeś to. Ale dobrze. Skoro kręciłem normalnie... Ale gdybyś robił dobrze, to by się nie popsuło. No, a żaden z nas moment. Skoro ja kręciłem i mi się zepsuło, no. To znaczy, że ktoś wcześniej już to musiał źle przekręcić, bo jak ja kręciłem w drugą stronę, to wtedy się dopiero łamało. Nie. Czyli ja tego nie zepsułem. Ty źle kręciłeś i popsułeś. Musiałeś coś źle zrobić, że to pękło. No to tak, jak można źle kręcić? Tak jak Maciej z uszczelką źle jechałeś i wywaliła. To radził akurat tych. Nie. Ja jechałem? Wcześniej. Już tak popsułeś uszczelkę, że radził wsiadł i mu nie było. A wcześniej ty jechałeś. Tak, a ty jeszcze wcześniej.
ale jestem dobrym kierowcą, więc ty dałem też sobie dobrym kierowcą. To, że mam czasami stłuczki, nie znaczy, że jestem dobrym kierowcą. Nie masz stłuczek, ty masz wypadki. Stłuczki. Trzy, ale oprócz tego cztery lub trzy razy zabiłeś dwóch swoich przyjaciół prawie. Prawie. Cały czas próbuję i nie idzie. Dobra, ale... Ale jak Maciej będzie przedłużał korsę, to to zrobi. Będę ją powiększał, nie przedłużał. We wszystkie strony, stary. Wyższa, szersza. Czyli przedłużyć też trzeba, tak? Też, między innymi. Powiem ci, Maciej, że to parkowanie przy krawężniku to na centymetry poszło. Ja nie byłem na to przygotowany. Nawet sprawdzimy, czy tak jest. Tutaj! Dwa wielkie buty. O! Laptopa na spacer zabrałeś? Często wyprowadzam, często. Dobra, i co takie, co się dzieje podczas takiego wypadu na miasto? Biorę go na dwór, ma funkcję opróżni kosz. Naciskam opróżni kosz, on podbiega do dowolnego kosza na śmieci, który spełnia jego standardy, wyrzuca śmieci, nie umie wkładać nowego worka, ale śmieci opróżnia. Dobra, a jak nie ma kosza? No to nie opróżnia. Dobra. Czyli jest trochę bezużyteczny, musisz go po prostu zanieść pod kosz, sam sobie nie znajdzie kosza. Nie, znajdzie, ma taką funkcję. Pokaż. Ale musi mieć wtedy Wi-Fi. Udostępnię ci. Też macie tą funkcję, no, no to się już nazywa. Niestety nie ma kosza, który nie ma w promieniu 500 km kosza, który spełnia jego warunki. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ta funkcja jest bezużyteczna? Najbliżej takie kosze są w Słowenii. Słowenia jest 500 km stąd? Nie ma takiego kosza w promieniu 500 km. On nie wie, czy w promieniu 600 czy 1000 są. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ten komputer jest po prostu bezużyteczny? Jak nie, nie możesz wyrzucić z niego rzeczy? Mogę tylko w Słowenii. Czyli jeżeli on ci się zapcha, jedziesz z autem do Słowenii i wyprowadzasz go na spacer. Słowenia, Czechosłowacja, Singapur, Liechtenstein. Malezja, Liechtenstein, Licheń, Częstochowa. To są wszystkie państwa, w których potrafię wyrzucać śmieci. Windows lepszy. Tak? To przynieś swój komputer z Windowsem, zgraj nam na nim vlog. Nie zmieścił mi się do torby. Po prostu jest większy. A on się mieści w dłoń. No dobrze, ale jak miałem mniejszego laptopa, to mogłem zabrać. To pokaż tego mniejszego laptopa. No nie mam go. A jakby babcia miała włosy, to by nie była dziadkiem. To babcią z włosami. Okej. Okay. Jedziemy na prąd. Jezu, Finlandia. Dopłynęła do Finlandii. Też bym popłynął po Finlandii. Nawet... Ale to jest wielkie! Zdarzało mi się nawet w życiu płynąć po Finlandii. Parostatkiem w piękny rejs. Każdy z nas. Kiedyś płynął po Finlandii. Ale z Finlandii do Estonii jeszcze nie płynąłem. Wydaje mi się, że my płynęliśmy wszystkie możliwe sposoby po Finlandii. Tak. Też tak myślę. O, i Finlandia przyniosła Wi-Fi! Jesteśmy w Helsinkach, w Finlandii, czekamy na prom, właśnie przypłynęła nasza Finlandia. I ostatni vlog z misji Nordkap. Smutna muzyka. Musiał nadejść ten moment. Łezka kręci się wokół. Chociaż jest coś, co się cieszy, że ten wyjazd się kończy. Portfel? Jest to mój kręgosłup. I portfel? Portfel też, ale bardziej się cieszy kręgosłup. Gdyby tutaj była otwierana szyba, to bym sobie nogi normalnie wyprostował. Właśnie musimy chyba zrobić ją na Indie. Myślisz, że da się zrobić otwierany na Singapur? Malezję. Też. No coś, musimy, stary. Myślisz, że da się zrobić otwieraną szybę z tyłu? No są normalnie korsy, co mają z tyłu otwierane szyby. Te korsy mają cztery drzwi. Nie. Tak. Takie uchylne, takie... No. Lufcik. Ten lufcik by tu i zjadał. No ale da tyle, że ty tam będziesz mógł oddychać, jak będzie 45 stopni. Ale nie wyprostuję nóg. I tak ich nie wyprostujesz tutaj. No jakbym się otworzył, to byś wyprostował. No dobrze, ale to co? Wyrzucimy szybę. Tak. I wstawimy sklejkę na zawiasy. To jest pomysł. Ale ja to, jak to będziemy siedzieć, to nic widzieć nie będziemy. Plexi. Albo tą szybę wytniemy i coś dalej będziemy myśleć. Najpierw ją wybijemy, tak? Można by ją wyciąć? Wybijemy. I zrobić taką metodę wkładaniowo-ściąganą. Gdzie będziemy wtedy wkładać później?
No jak będziesz chciał otworzyć, to wsadzisz ją na chwilę za fotel. Okej. Okay. I będziesz próbował. Bierzemy jeszcze zapasowe szyby. Nie, bo jak się zbije, to się przełoży z innej, mniej potrzebnej. Z drugiej strony. Nie chcę do domu. W ogóle tutaj to wszystko tu po kolei jest... To jest wyrwane, tego jeszcze nam się nie udało wyrwać. To jest wyrwane. No. To jest wyrwane. No. I co? Nic. To jest wyrwane. I co? Wszystko po kolei wyrywam? Ona była o wiele bardziej sprawna, gdy wyjechaliśmy w pierwszy tryb. Tak. Najbardziej mnie bolą zgubione wieszaki. Mnie też. One zrobiły robotę. Ale jak będzie ciepło, to nie będziemy ich potrzebować. Można będzie powiesić albo kupimy zakupy. Takie... Kupimy takie, jak są do łazienki te przyklejane. Tak. Wow. Można by powiesić 3 na jednej ścianie. Dlaczego my ze wszystkich aut wybraliśmy ten? Ej, co ci się w niej nie podoba? Jest naprawdę mała. Albo my jesteśmy naprawdę duzi. Jedno i drugie. Gdyby jechały tutaj 3 60-kilowych Chińczyków, to cieszyliby się, że mają tyle miejsca. Oni by sobie to w piłkę grali. Pierwszy historyczny raz Corsa na promie. Drugi. Pierwszy był w Norwegii. Dwa razy w Norwegii. Ale to był... Ale jeden był darmowy, więc się nie liczy. Który był darmowy? Ten pierwszy, który załatwiłeś za darmo. Okej. Okay. W sumie to był... Ja się przed chwilą nawet zrozumiałem. Przed chwilą zrozumiałem, że dzięki temu, że mój prom był tak darmowy, my jeszcze zarobiliśmy. Byliśmy dwie dyszki do przodu. Tak, i 10 godzin jazdy. Nie narzekaj. Jakbyśmy nie popłynęli tak tym promem, to byśmy byli 40 godzin. To były takie promki, a teraz mamy do czynienia z prawdziwym promem. To jest promisko. Z promiskiem. Ej, mam rezerwę. To jest pod górkę. Tak? No mam nadzieję. Wow, ale kozacka fura. Która? Tak, oglądaliśmy ją ze szwakiem, nie wiadomo co to jest. Oczywiście, Pajero. Tak jak powiedziałem, nie wiemy co to jest. Czytałem o tym statku. Czemu? Tu są kajuty. W razie oby ci się ta choroba z Corsy nie objawiła teraz. Mała gara ogólnie jest, tylko mieliśmy. No 12 osób liczyłem. A gdy liczyłem tych dwóch Wietnamczyków, to 14. Ja liczyłem 16, więc musimy średnio wyciągnąć. Ale liczyłeś z załogą czy bez? Bez. Ja z załogą. No i popłynęli, idę wrzucać vlogy. Wow, toaleta dla psów! Jak często się gubisz na promie? Jak często co? Gubisz drzwi na promie. Zazwyczaj nigdy nie miałem z tym problemu. Ale jak już gubiłem, to hardkorowo, tak jak dziś. Patrz, można kupić wino za 5 euro. Kumam, co dało teraz miejsce. Ale właśnie ktoś oddał te upadł buty po pół godziny. A on spał i się nawet nie skapnął. Lol. Idziesz Radziu, czy na następny wysiadasz? Radziu na wschodnim wysiada. I tyle. Z promowania. O, statek. Estonia. Dopływa. Posiedzieliśmy w restauracji, oszukali nas. Wcale nie mieliśmy kajuty. Lądujemy. Jaki plan? Zatankować LPG. To jest plan. Mhm. No i maczek. No i maczek. Nie mieliśmy pieniędzy, więc nie mieliśmy czego przegrać w kasynie. Także super. Wjeżdżamy do Estonii. Ponoć piękny kraj. Zobaczymy. O, kasynko puste. Pewnie nikt nie miał pieniędzy. To jedziemy dalej.
I zjeżdżamy z promu. Całkiem przypadkowo jest z nami kapitan tego statku. Jak oceniasz rejs? Bardzo bujało to. No właśnie dzisiaj. Najbardziej zdziwiło mnie to, że w szczytowym momencie rejsu spotkałem cię na górnym pokładzie. Czekałem na koncert zespołu Gombi. A mieli grać? Tak. To czemu nie grali? Bo bujało. Może za mało biletów się sprzedało, realizator nie dojechał. Był też ponoć problem z riderem. Tak słyszałem. Zespołu Kombi. Jesteś w stanie podać moją kurtkę? Nie. Proszę? No Maciej, no po co naprawdę? To jest istotne? Tak. Ale w jakim celu? Muszę podłączyć telefon, bo mi zaraz się rozładuje. Tam nie ma takiego kabla nigdzie? Nie, bo mam jeden. No przecież ja tu siedzę w wysypisku śmieci, stary. Tam to zrobiłeś. Ja sobie to zrobiłem? A ja? A ja? A ja? Wszyscy to zrobiliśmy. Maciej, jak oceniasz rejs? Bujało. Tak. Może gdyby kapitan był na mostku, byłoby trochę lepiej. Nie wiem. Kapitan się stał klać. Przed płynięciem. Forsę wziął, potem zaczął pić. Paru statkiem w piękne. Normalnie jestem tak zdenerwowany tym syfem, że zaraz kupuję najgrubsze Marlboro i je tu palę w aucie, nie? Chociaż nie palę. Najczerwieńsze z czerwonym. Jakie są najmocniejsze papierosy? Czerwone. Gdzie? Poznańskie bez filtra kupuję. Będziesz jeszcze dwa naraz polił. Cztery. Bo mam cztery płuca. Fajne autko, ale myślę, że podróżowanie takim autem nie równa się komfortowi i frajdzie jazdy Corsą. Kompletnie. No takim tak. Maciej, jakbyś wjechał w zaspę, to byśmy jechali dalej. To byśmy po prostu przez nią przejechali i wpadli głębiej. Nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby zabić takim autem. Tym autem byśmy przez tą zaspę przejechali i wpadli głębiej. Mhm. I gościu busem by nas nie wyciągnął. Czyli Corsa 1, tamto auto? Zero. Tak. Wow, ale piękny Stalin! Coś jest inaczej. Ja też miałem coś inaczej. Mam... Ja powinienem być dużo dalej fotel do tyłu. Maciej, ja powinienem też być dużo więcej przestrzeni na nogi, no idźmy na kompromis. Ale nie, wcześniej jeździliśmy inaczej. Szukaj LPG, to się dogadamy. Jest 30 stacji LPG w Tallinie. Tu nasz prom, żegnamy się. Radziu, kiedy masz następny rejs? Jeszcze w tym tygodniu coś, czy już wolne? W przyszłym miesiącu. To dłuższy urlop? Tak. Dyscyplina jaka poszła dzisiaj. Za ten alkohol? Nie mów. Opóźnienie. Ale korki miałeś też, nie? Z matmy. Definicja funkcji. Jedziemy. Radosław Szałek, definicja funkcji. Uczę się dopiero to. Definicja funkcji. Uczę się dopiero. Definicja funkcji. Człowiek całe życie się uczy, jeszcze się nie nauczył. Jeszcze się nie nauczyłeś? Maciej, definicja funkcji. Nie wiem. Maciej, proszę cię. Będę miał 5% z matury. Maciej, definicja funkcji. Ja naprawdę nie znam definicji funkcji. Nie znasz definicji funkcji? Bez definicji funkcji pojechałeś do Skandynawii? No. Naprawdę, Maciej? Naprawdę. Zrobiłeś to? Nie wierzę. Nie wierzę. Ale co? Brak elementarnej wiedzy. Słucham wzory skróconego wdrożenia. Pierre kwadrat. Tak, z wzoru na koło też można. Macie, jestem załamany. Czym? Czy ty nie masz matury z matematyki rozszerzonej? Mam, ale spytaj na ile. Na ile? 24%. O, ile się zdaje? A zwykłą? 76. Kurde, ja miałem 54 chyba. Naprawdę nie znasz tych rzeczy? No chore, po co mi to? Jak po co ci to? Nigdy rzeczy tego nie umiem. Naprawdę tego nie umiem. Ja po prostu liczyłem. Ja bym chciał sobie recytować formułki, to poszedł do Polski. On się czuł, jakby już był w życiu dorosłym i pracował na etacie. Kto? Ty. Czemu? Czyli zachowywałeś schemat. Co? Tak. Tak było właśnie. Matematyka to schemat. Ty się wyuczyłeś schematu i liczyłeś. Nie. Jak tak. Liczyłem schematem, to wyjąłem szmatę. Maciej, to coś łatwiejszego. Pole prostopadłościane. Na rondzie trzeci zjazd. Maciej, pole prostopadłościane. Policzyłbym to, ale nie umiem tego powiedzieć. I taką mamy w dzisiejszych czasach młodzież. 4 lata po zakończeniu szkoły, zdaniu matury rozszerzonej z matematyki, znaczy, on nie wie nic. Odłączyłeś marmarki, stary. On nie wie nic. A ja, proszę bardzo,
Maturka z geografii zdana w 45 minut i od razu wiedziałem, że Teheran to stolica Iraku, czy tam Iranu, Nairobi. Nairobi? No. No chyba tobie robi. Lubi, okay. Lubi. Ale ładny jest ten. I odnieśli mu buty? No. Nie, bo tam chodziło. Podbiegło dwóch ciapaków, ukradło mu buty, przyszedł inny typ i mu oddał. Jeszcze się do mnie uśmiechał. Skręć w prawo. Także nie wiem, co tam się działo, ale lepiej szukajmy stacji LPG. Gdzie jest LPG? W Estonii. Korsa podłączona, mamy tutaj stację 24H. Czekamy na zatankowanie gazu, ale niestety mamy problem. Mamy problem. I tankuję LPG w Estonii. Cena nawet akceptowalna, 3 zł. Dla nas to jak za darmo w tym momencie. Radziu, chciałbyś się wypowiedzieć na temat naszych opon? No, uszkodziły nam się opony. Ale tylko z przodu. Tylko z przodu i to wszystko przez to, że ja chciałem zdjąć łańcuchy, ale mi nie pozwolili. Nie pozwolił? Nie pozwolili, bo inaczej bym musiał później sam zakładać. Bo także było niebezpiecznie. Opony są uszkodzone, obydwie przednie. Nie wiem, czy dojedziemy. Nie wiem, co dalej będzie, naprawdę. Myślimy, czy nie przerwać wyjazdu. Myślimy, żeby to odwołać wszystko. Jeśli ktoś zna, zna mechanika tutaj w Estonii... Jeżeli ktoś zna jakiegoś oponiarza... Dobrego oponiarza... z opone.pl... To może też wina Macieja w jakimś stopniu. Co? Sytuacja jest bardzo poważna. Co? Nie wiemy, co robić. Zastanawiamy się, czy nie odwołać wyjazdu. Odwoja to ja chyba się poddaję, bo to się nie uda. To się nie uda. To jest ryzyko życia i śmierci. Możemy zginąć przez to. A zdrowie. Ja mogę prowadzić. Tym bardziej zginiemy. Tym bardziej znowu chce nas zabić, nie? Dla niego dwie przednie uszkodzone opony to nic. Nie wiemy, co tutaj się dzieje. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby nam pomóc, to potrzebujemy pomocy. Bo straciliśmy 2x4 opony. 2x6? 2x6. Auto potrzebuje 4, więc brakuje nam jeszcze jednej. I poza tym kolejstwo ma wiele uszkodzeń, na przykład tu w drzwiach. Tak, tutaj się wgiotło, tu się wgiotło. Mamy problem. Czasem gasną lampy, nie wiemy, czy jechać dalej. Nie wiemy, co się dzieje ogólnie. Jest źle. Tutaj mamy wgniotkę. Jak ktoś zna dobiegły blacharza, niech się odezwie. Tu nie dochodzi, a dochodziło, jak wyjeżdżaliśmy. Ktoś do nas strzelał. Była strzelanina, ale tu jest problem. Patrzcie, tu co się dzieje z tymi lusterkami, patrzcie. To jest breakdance. Teraz, no. Musimy to przegłosować. Co? Czy jedziemy dalej? To jest demokracja. No dobrze, jak jeżeli... nie jedziecie dalej, to weźcie to, bo kto ja jadę. Uważa, że powinniśmy jechać dalej? Kto uważa, że to jest niebezpieczne? Nie jedziemy od zostawiamy tutaj kolce i nie, no weźcie to, bo to ja jadę. Nie pozwolimy ci, wracamy samolotem. Stary, nie pozwolimy ci, Maciej. Nikt nie będzie wracał, nie to, że tym autem. Właśnie za swoje pieniądze zatankowałem ten gaz, więc chcecie czy nie, wyjadę go. No to odpal, nie chodzi. To możesz sobie jeździć w koło stacji max 10 na godzinę. Nie ma jeżdżenia, ale ja zadzwoniłem po lawetę. Tak, odpal i niech chodzi, radzi ma rację. A jakbyśmy założyli te skóry na opony? Nie, jedziemy. A jeżeli ty je zmienisz, to okej, ale ja nie podejmuję się tak niebezpiecznego... Weź pod uwagę, że... A jak pojedziemy do wulkanizacji? Ale nie dojedziemy, bo nie mamy opon. A jak wezmę lawetę? W nocy jest wszystko zamknięte. To poczekajmy do rana. A jak auto podczas wjazdu na lawetę coś się stanie z oponami? Co jeżeli będziemy siedzieć w samochodzie i opony wystrzelą? Obydwie. To spuśćmy powietrze teraz. I co? No i będziemy czekać. Chcesz podjąć felgi? Wiesz, ile to kosztuje? My i tak założymy te koła. Nie jedziemy. To jest zbyt ryzykowne. Tak. Życie jest najważniejsze. Ja jeszcze chcę zobaczyć moją mamę. Ja też chcę zobaczyć moją mamę, tatę, Dagę, Baska, siostrę, rodzinę, panią. Chyba. Panią Renię, fryzjerkę z Morąga chcę jeszcze zobaczyć. Na niczym ci Maciej nie zależy w życiu? Naprawdę jesteś takim lekkoduchem? Nie masz do kogo wracać? Mam. Nikt na ciebie nie czeka? Uczuć? A może pojedziemy na tył, na wsteczny? Chcesz swoje życie ryzykować? Naprawdę? I przede wszystkim znowu nasze? Tak, no. Tak mało dla ciebie znaczy życie? No. Dla ciebie życie to nic. Dla mnie też jedziemy. Życie ze mną gra w pokera. Raz i daje, raz zabiera.
Ale w racji, że mamy te opony, Maciej, nie możesz zwalnić poniżej 70. Dobra. Ma ktoś maka wbitego? Jedź do maka i tam będziemy sprzątać. Ale ma ktoś wbitego maka, czy? Ja mam maka. Maciej, nie wyzerowałeś licznika? Tak. Nie jedziemy dalej. Jak pojadę na wstecznym, to się cofnę. Teraz musisz jechać 10 km do tyłu. Złote łuki i plaże. Nie mogę wbić wstecznie. Nie. Nie. Ciekawe czemu, nie? No buchnie. Myślę, że tęskniłem za tym zapachem przez ostatnie 3 dni. Jest MC Donald. MC Donald. MC Donald. McDonald's w najbardziej scyfryzowanym kraju na świecie. Woo! Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Zobacz, czy można do środka. Wow, tu są inne karapki niż u nas. Wow. Szybka recenzja. Jak smakuje ten Big Mac? Bez sałaty znacznie lepiej. Znacznie lepiej? To była właśnie recenzja estońskiego McDonalda od Korsarzy. Jest on tutaj, także gdybyście byli, polecamy. Mogę zostać gwiazdą McDonalda. Jakbym mógł wybrać jakąkolwiek firmę, która mogłaby mnie sponsorować, to wybrałbym Shell. Czemu? Paliwo. I jedzenie. Mhm. Ja czuję cel. Ja Lukoil. Czemu? Będziemy jeździć bardziej w tamtą stronę. A Shell gdzieś w Ukrainie się kończy. Ja no tak. I za to cię szanuję. Radziu, i za to cię szanuję. Działam lokalnie, myślę globalnie. No to powiem tak, w tym wypadku zadziałałeś globalnie, ale pomyślałeś lokalnie. Więc jesteś blisko. Wiem, że to zaprzeczyło moją teorii trochę, ale... Wyrzucasz jedzenie na podłogę? Nie. O nie! O nie! Frytki popełniły samobójstwo. Reanimacja. Nie można ich reanimować, bo minęło już 5 sekund. Muszą zostać... Trzeba im wyprawić pogrzeb. Frytki. Rest in peace. W takich chwilach zastanawiam się, co ja robię tu. Robiłem co w mojej mocy, mogę dołożyć, nie. Mogę swoje na połowę? Bo ja zamykam i będę jadł w aucie, a drugą stronę sobie po keczupie. Nie ma keczupu. Także to była recenzja McDonalda od Korsarzy. Pozdrawiamy. Zielone światło oszczędzane, jak ja za to obtęskniłem. I tym oto sposobem na paliwie LPG lecimy w kierunku kraju z tym palem za kółkiem. Zginiemy. Dobra, nie, no coś tam pożyjemy. Pożyjemy, zobaczymy. Albo nawet przeżyjemy, zobaczymy. Cała noc jazdy za nami, a w sumie to za nim. I za nim. Lecimy sobie do Polski, zostało nam 100 km. Litwa, Estonia. Wyścig z busiarzem. Corsa 7, busiarze 0. Wycięty jak chciałem. W końcu... Brakuje szóstego biegu. Brakuje, ale mamy rakietę. Ale to tylko w ostateczności. Tylko Maciej na niej jeździ. Żeby oszczędzać. Na jakim biegu? Na rakiecie. Liko, stary, dzięki rakietowemu Liko, biegu zrobiłem. Liko 20 km. Liko Jak przebiegła nocna zmiana? Stary, bez problemów. Tylko się spotkałem z policją tak w momencie, gdy zapomniałem wyłączyć nasze halogeny. A dopiero jak mi zaświecili swoimi, to prawie oślepłem. I to wyłączyłem. A tak? Zajebiście. Znaczy fajnie. Jak przebiega dzienna zmiana? Jadę od godziny 6.15. Zahaczyliśmy dusz. Dusz? Duszę. Kawę, ciastko i jedziemy dalej.
do Polski jakieś 100 km, odwiedzamy znajomych w Rapatach. I niedługo Suwałki, całe życie chciałem zobaczyć Suwałki. Jedziemy na tor kartingowy i robimy każde okrążenie. Gdzie? W Suwałkach. A można? Nie wiem, to jest przy szkole, więc mówię, nie wiem, czy jest taki wolny. Byłeś kiedyś w Suwałkach? Byłem kilka razy. Ej, to trzeba było olej sprawdzić, zanim zaczniemy jeździć szybciej. Wszyscy doskonale o tym wiedzą. A raz się zapomniałem, to 130 weszło tak jak w masełku. No jest szybka ta korsa. Jest szybka. Szybsza niż wtedy, ale żółta strzała zawsze była szybka. Nieważne, czy to asfalt, czy nie asfalt. Sprawdzamy Falmax w Polsce? Kiedyś słyszałem, że jak wyprzedzisz jeepa w Tojenie, to na czajnym go nie myślisz, że wyprzedzisz. Na to sobie wyprzedzałeś w kuszecie. Okej. Więc za 100 km Polska, kraj rodzinny, ojczysty. Wracamy do tych łąk zielonych, daleko nad błękitnym niebem rozszczepionych. Do tych dziewic rozdziewiczonych. Do tych McDonaldów niezjedzonych. Rozdziewiczone to nie są dziewice. Ty, nie korsarzu. Wzięliśmy cię na stopa. Ale koszuleczka ładna. Jestem z kostymia, ale jest za mały rozmiar. Bo to nie jest twoja, twoja była na lalce i musisz sobie wyprać, masz moją. Nie, skąd to jest zdjęta z lalki. A, to lalka była zła. I tory. Nadjeżdżamy! Euforia! Nie. W ilu krajach już była korsa? Prawie wszystkich. W jak najwięcej. Ale Orlen jest, a Orlen to już jak w Polsce. Okay. Czyżby to granica? Tak, to granica. Border control. Mamy to. Już polskie dziury w drodze. Polska! Polska! Unia Europejska! Jak się czujesz w Polsce? Nadzwyczajnie.